Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami dzisiaj tak bardzo na szybko. Jak widzicie po mnie, ja już jestem po siłowni. Słuchajcie, dzisiaj jestem odpowiednio wcześniej, żeby połazić z psem, żeby się wyspacerował. A później skoczyłam na trening, teraz lecę szybko pod prysznic, muszę umyć głowę i siadam do pracy. Widzimy się później, chciałam przyjść się przywitać z samego rana. Jakaś śmieciarka jeździ, więc zamykam. A was zapraszam na nowy film. Przyszłam na chwilę do was, bo słuchajcie, gotują mi się jajka, jak widzicie, mam włosy świeżo umyte, już prawie są suche, ale no miałam je za uszami i jakoś nie dbam wyjątkowo o to, żeby się dobrze ułożyły, bo będę je po prostu później prostować. Zanim powiem, co będę dzisiaj robić i chcę wam pokazać książkę, opowiem wam o moim wsłuchiwaniu się w siebie. Ja przez wiele lat, słuchajcie, tłumiłam negatywne emocje. Jakby to, co było pozytywne, to się mega tym rozkoszowałam. Bardzo tak to przeżywałam, tak się tym rozkoszowałam. Natomiast wydaje mi się, że jestem nauczona zamiatania negatywnych emocji pod dywan. Złościsz się, to idź na trening, to ci przyjdzie. Zdenerwował cię ktoś, zajmij się czymś innym, odciągnij od tego myśli. Rozstałaś się z facetem, rzuć się w wir pracy, rzuć się w wir imprez. Znaczy nie mówię teraz o sobie, podaję przykłady. I powiem wam, że mi się wydaje, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy nauczeni przeżywania negatywnych emocji, a wiadomym jest, że w życiu każdego one się pojawiają. I ja... Wiecie, kiedy się o tym dowiedziałam? Jak robiłam długą trasę samochodem i włączyłam sobie podcast Owsianej. Kurczę, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale ona właśnie powiedziała coś takiego, że na terapii dotarła do tego, w sensie na psychoterapii dotarła do tego, że ona nie przeżywa negatywnych emocji, że ona je zamiata pod dywan i nie ma szans. One gdzieś tam eksplodują. I powiem wam, że ja wtedy jechałam i ja miałam taki mindfuck, miałam takie... Ja po prostu, nie wiem, przeżyłam wtedy jakieś oświecenie. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, bo czasami jest tak, że proste słowa docierają najbardziej, jeśli dotrą w odpowiednim momencie. I ja, słuchajcie, wtedy to miałam. I ja zaczęłam, z racji tego, że robiłam długą trasę sama, zaczęłam analizować różne sytuacje w swoim życiu i swoje zachowanie, swój odbiór tych sytuacji i dotarło do mnie, że niestety ja kierowałam się tymi samymi schematami i to już było, wydaje mi się, że to było wiosną jakoś, wczesną wiosną tego roku, jakoś tak i generalnie zaczęłam bardzo analizować swoje zachowania, swoje uczucia, kiedy dzieje się coś złego u mnie. Złego, nieprzychylnego, niechcianego, jakby wiecie, o co chodzi. I to było, powiem wam teraz już z perspektywy czasu, mega takie cenne, ciężkie i wartościowe dla mnie, dlatego że nikt nie chce przeżywać negatywnych emocji, no bo negatywne emocje to są spowodowane jakimiś negatywnymi doświadczeniami. Ale nie da się uniknąć w życiu dorosłym i dziecięcym pewnie też negatywnych doświadczeń, zdarzeń, bo to nie jest zależne od nas i to jest samo życie. I słuchajcie, ja tak bardzo zaczęłam się sobie przyglądać, bo dla mnie to był ogromny szok. I zdałam sobie sprawę, że tak, też tak postępuję, że jak jest dobrze, to ja się, wiecie, szukam wszystkich pozytywów, rozkoszuję się tym i egzaltuję to dobro, które mnie otacza, ale coś złego to, wielokrotnie wam o tym mówiłam, że ja złość zostawiam na macie, że może nie to, że uciekam, teraz widzę z perspektywy czasu, że uciekam w pracę, a trzeba dać tym wszystkim negatywnym emocjom w sobie gdzieś tam się przemielić, trzeba to w głowie przetrawić i przeczekać. Oczywiście, wiecie, jakby ruch czy działanie to jest super, bo to jest zdrowe, ale nie można robić, mówię o sobie, nie mogę robić tego, co robiłam, żeby udawać, że tych emocji nie ma, nie? I gdzieś tam zagłuszyć je czymś innym. No i właśnie, do czego dążę? Taki mój przydługi wstęp do tego, co zauważyłam. Dzisiaj mam, słuchajcie, taki dzień,
że social media bardzo mnie triggerują, to znaczy mnie tak, wiecie, taki palec w żebra. Wkurza mnie wszystko dzisiaj, co widzę w mediach, do tego stopnia, że odłożyłam telefon i powiedziałam nie, nie, dzisiaj nie jest mój dzień, bo mnie po prostu to, co widzę w sieci, denerwuje. Treści, które oglądam, którymi otaczam się na co dzień, gdzie mi tam czasami, wiecie, YouTube w tle leci podczas pracy i to jest dla mnie ok, tak dzisiaj mnie to denerwuje. I daję sobie, słuchajcie, przyzwolenie na to, żeby mnie to denerwowało i nie oglądam, nie otaczam się tym na siłę, tylko po prostu idę w coś innego. Idę w ciszę, idę w delikatną muzykę i próbuję zauważyć, skąd się we mnie te emocje biorą. Jeszcze, kurde, nie zauważyłam, bo dzisiaj naprawdę jest ogólnie bardzo fajny dzień dla mnie. I powiem Wam, zdradzę Wam swoje plany na popołudnie, zresztą zabiorę Was chętnie ze sobą. Bardzo się cieszę, że dzisiaj moja głowa, moje myśli i moje wszystko będzie skierowane na szkliwienie kubka i talerzyków, które ostatnio zrobiłam na warsztatach z gliny. Pani z tego Stay Clay Studio odezwała się do mnie, że to już jest przeschnięte, że nie ma konieczności szlifowania tego, polerowania i że mogę przychodzić na malowanie. No i znalazłyśmy dla nas tak naprawdę dogodny termin. I dzisiaj idę na szkliwienie, no co za tym idzie, czyli to malowanie. Już dzisiaj praktycznie zobaczę efekt finalny. Poczekajcie, bo mi chyba się woda z jajek wygotowuje. O kurde, tak nastawiłam na za dużą, słuchajcie, za dużą wodę jajka, bo dzisiaj robię jajka, gotuję jajka na twardo i jem do tego twaróg. W każdym razie właśnie dzisiaj idę na to szkliwienie. Już mam pomysł, wiem jak to zrobić. Znaczy, wiem co chcę uzyskać, a może nie jak to zrobić. Myślę, że to będzie piękny komplet. I cieszę się, że na to idę, bo tam to jest po prostu reset dla mózgu. Podoba mi się, niektórzy mówią... poczekajcie, bo tu jest jakieś słabe światło. Niektórzy mówią i bardzo mi się podoba to określenie, że golf, gra w golfa, jest jogą dla mózgu i mega podoba mi się to określenie joga dla mózgu i właśnie jak byłam ostatnio na tych warsztatach z gliny, to była dla mojego mózgu taka joga trochę. Czułam się taka, no dobrze się czułam po tych warsztatach i dzisiaj właśnie na te warsztaty idę. No i myślę, że później chyba po tym malowaniu jest, nie wiem czy to jest wysychanie, czy jest jeszcze raz wypiekanie tego, czy jak to tam wygląda. Ja dokładnie nie wiem jak te etapy wyglądają. Natomiast przynosi mi to mnóstwo satysfakcji, co za tym idzie, no niedługo będę mogła odebrać swój produkt. I słuchajcie, idę sobie usiąść, bo jeszcze chcę Wam o czymś powiedzieć. No jajka na twardo raczej nie przygotuję, więc właśnie idę na te warsztaty i w ogóle mi przyszło do głowy, że słuchajcie, akurat jesienią będę pić w swoim, moim, fizycznie, niekupionym kubku, zrobionym. Będę mieć swój komplecik. To brzmi po prostu wow. Ja jaram się tym strasznie. Wiecie, że dla mnie kubki, naczynia ma znaczenie. Zawsze mówię, że kubek ma znaczenie. Od paru ładnych lat mega podoba mi się ceramika, porcelana. Zresztą porcelanę mam i kocham z niej jeść na co dzień. Nie dla gości, dla mnie. No i będę miała swoje naczynka. Nie mogę się, słuchajcie, doczekać. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Pewnie będzie trochę koślawe, jeśli chodzi o moje malowania, bo ja nie wymyśliłam oczywiście łatwego wyjścia. Wymyśliłam troszeczkę komplikacji, ale na pewno, znaczy mam nadzieję, że będzie warto. Nieważne, jakby... I właśnie chcę powiedzieć, że słuchajcie, najlepiej, jak widzicie, że coś Was denerwuje, triggeruje, odpocząć od tego. Zająć się czymś innym. I właśnie a propos zajmowania się czymś innym od tej gliny, słuchajcie, płynnie przechodzimy do książki. Do książki, o której Wam chciałam powiedzieć, bo nie wyspałam się przez nią. To jest, słuchajcie, książka Małgorzaty Urszuli Laski, Miód w deszczu. Tak wygląda okładka. Sorry, że się świeci, ale to jest książka z biblioteki. I na początku było moje rozczarowanie i na początku mi się ją ciężko czytało, dlatego że tu jest język kurpiowski.
Tak, nic nie pomyliłam, nic. Czyli te takie sini, zamiast czy jest cyzy i to się po prostu czyta wolno. Ja nie ukrywam, uważam, że czytam szybko. Krzysiek się czasami śmieje, że mi tylko gałki tak latają. Uważam, że czytam szybko, a to mnie spowalniało i czytało mi się to ciężko. Tu jest dużo historii, słuchajcie, kurpiowskiej, tej drugiej warmińskiej. I właśnie tutaj mam... Małgorzata Urszula Laska urodziła się tratata w Kurpiach, ale czekajcie, bo ona właśnie, ona nawet na początku książki pisała, o właśnie, zabiera nas w region Kurpiowszczyzny i Mazur lat 50., 60. W niemal bajkowej opowieści ujęte zostały bolesne aspekty naszej historii, ale czy nie za poruszanie trudnych tematów, jeszcze bardziej kochamy książki. No właśnie. I to jest książka, po której ja bym po nią nie sięgnęłabym po nią, jakbym przeczytała ten opis. Bo tu jest trochę tej historii i jest właśnie ten trudny dla mnie język, przez który mi na początku było trudno przebrnąć, ale go się później robi mniej. I słuchajcie, ta historia robi się na ten moment, mogę powiedzieć, tak ujmująca, to jest tak trudna historia. To jest historia, przeplata się oczywiście wątek miłosny, no bo to romans, nie? Jakby tutaj jest dopisek, na szczęście nigdy nie jest za późno, więc zaczynam tutaj dostrzegać romans, kto z kim. Natomiast tutaj jest też opowiedziana historia rodziny, w której jest bieda, w której jest przemoc, w której są dzieci, w której jest niemoc, bezradność, bezsilność. I wczoraj w nocy, znaczy w nocy, no dla mnie w nocy, jak czytałam tę książkę, to płakałam, nie ukrywam, ze wzruszenia. To jest po prostu piękna książka. Całej historii jakby nie jestem jeszcze w stanie, wiecie, skomentować i ocenić, jak mi się podobała, no bo jestem w mniejszej połowie. Zaraz ktoś może powiedzieć, że połowy są zawsze równe, jestem w mniejszej połowie. Natomiast już mogę powiedzieć, że to jest piękna książka, to jest piękna opowieść, chwytająca za serce fakt. Są też te historyczne aspekty, więc jeśli może kogoś interesuje właśnie historyczny aspekt Kurpiowszczyzny, Mazur, no ogólnie Polski z lat 50., 60., to tutaj znajdzie dla siebie dużo smaczków. Natomiast to jest piękna historia. I nie mogę się doczekać, aż sięgnę dzisiaj po tą książkę. Bardzo, bardzo mnie zaczęła wczoraj tak ujmować coraz bardziej i było takie... Bardzo lubię w ogóle to, jak wiecie... To wcale nie jest często, że czytasz i jest... A dobra, jeszcze tylko jeden taki kawałek. Dobra, do tego akapitu i już idę spać. Do tego akapitu i już idę spać. No i tak wczoraj właśnie... Ja nie wiem, myślę, że wczoraj tyle przeczytałam, a ja wiecie, zazwyczaj czytam dosłownie pół godziny maksymalnie i kładę się spać, a wczoraj, no nie, wczoraj czytałam dużo. Także o tej książce chciałam Wam powiedzieć, bo wiem, że niektórzy lubią moje rozmyślania i dywagacje na temat książek i niekoniecznie tylko poradników. Także piękna historia. Jeszcze nie rozumiem, dlaczego ona była na wystawce jako polecenie książki na lato. Zobaczymy, może się jeszcze dowiem, ale... Fajna, podoba mi się, chociaż na początku nie mogłam się jakoś, wiecie, wkręcić w tę książkę, to później już było o wiele lepiej i no i nie mogę się teraz doczekać, aż po nią sięgnę, także tak. Słuchajcie, ja wiem, że jajek na twardo nie da się przygotować, ale może ja już chociaż je wyjmę z wody, bo człowiek by zjadł śniadanie i dzisiaj stwierdziłam, że będzie zmiana. Zamiast omleta robię sobie właśnie jajka na twardo z majonezem. Boże, kiedyś na takich imprezkach to w sumie za czasów dzieciaka to na imprezkach były jajka z majonezem. Zawsze. Teraz czasami, ale właśnie jajka z majonezem i słuchajcie, stwierdziłam, że będę sobie wmawiać, że twaróg chudy to burrata i poleję go oliwą i sosem balsamiką. I do tego warzywa. Pomidory. Będziemy udawać, że to San Marzano. Dobra, idę na to śniadanie. Zobaczcie, jak pięknie macza mi się dzisiaj rozwarstwiła. Super. Ja mam tutaj z mlekiem kokosowym. Nie powiem, żeby to była moja ulubiona wersja, ale stwierdziłam, że na nowo rzucam sobie wyzwanie. Będę testować z różnymi mlekami. I jak znajdę najlepszą dla siebie wersję, chętnie się z Wami podzielę moimi spostrzeżeniami. Piękna!
Przyszłam przypudrować nosek. W tle możecie słyszeć sapanie Mariusza, bo trochę musiałam go wymęczyć. Prostownica już się grzeje, a ja robię sobie szybki make-up. Muszę się trochę ogarnąć. Powiem wam szczerze, że... No chodź tutaj, chodź. Nie do końca wiem, jak się ubrać. Dlatego, że byłam niedawno z Mańkiem. I słuchajcie, zrobiło się mega gorąco i jest słońce. Także nie wiem, jak się zachować, nie wiem, jak się ubrać. Więc chyba nałożę swoją lnianą koszulę w tym kolorze. Mam jakoś dzisiaj ochotę na beż. Więc co? Właśnie nie wiem, kurczę, czy spoden, czy coś. Co do tego, słuchajcie? Nie wiem. Także takie problemy. Mi się udało trochę wyciszyć już. Wypiłam sobie właśnie matcha. Ale powiem wam, że marzę o kawie. O kurczę! Trzeba się dobrze przypatrzeć, jak się aplikuje ten podkład, szczególnie w okolicy oczu. Bo trochę jednak zmarszczek mam. W sumie to nie wina podkładu, że ja mam zmarszczki, tylko wina PESEL-u. No właśnie chciałam powiedzieć, że wypiłam matchę. Powiem wam, że jestem troszeczkę taka... I cieszę się, że tam mają dobrą kawę w ładnych kubkach. I na pewno dzisiaj poproszę o kawę. Ciekawa jestem w ogóle, ile mi czasu to szkliwienie zajmie, bo tak jak wam wcześniej mówiłam, wymyślałam sobie w ogóle wzór. Nie wiem, pokażę najpierw paniom, czy jest sens próbować to robić, a ewentualnie później wy zobaczycie, jak to wygląda. Także ja, słuchajcie, nie jestem żadną artystką, chociaż może z charakteru babcia mówiła do mnie artystka, no ale jakby to tyle z moich zdolności. Ale właśnie jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Także powoli się zbieram. Powiecie, też ostatnio mam tak, że jak cię będzie chyba vlog refleksyjny. Ja też ostatnio, słuchajcie, zauważyłam, że ja się ciągle spieszę. Że ja nawet jak nie muszę, to nakładam na siebie dużą presję takiego pośpiechu. Nie wiem, żeby wracać do domu, żeby zrobić coś szybciej. A nie muszę, więc po co? Także dzisiaj właśnie chcę sobie, wiecie, na spokojnie przyszłam się zebrać, żeby wcześniej wyjść z domu, nie spieszyć się, nie ulegać presji własnej. No. I tak, dzisiaj właśnie mam w planie spędzić spokojne, bardzo relaksujące popołudnie z jogą mózgu. Robię make-up i później pokażę wam, jaki mam outfit. W ogóle bardzo dziękuję wam za aktywność pod filmem 7 dni, 7 stylizacji, bo ja tam wam mówiłam, że nie wiem, na jaki format się zdecydować, czy filmy 7 dni, 7 stylizacji wrzucać oddzielnie, właśnie tak jak do tej pory czasami było, czy wrzucać stylówki we vlogach. I powiem wam, że były osoby, które mówiły, że lubią ten format i niech ten format zostanie, a były też osoby, które mówiły, że generalnie im to jest obojętne, w których filmach wrzucam swoje stylówki, dlatego że i tak oglądają moje wszystkie filmy, to jest w ogóle mega miłe. I stwierdziłam, że nie zmieniam zatem, bo tak naprawdę no do tej pory te filmy 7 dni, 7 stylizacji pojawiały się, o Mariusza włos, pojawiały się co jakiś czas, a pomiędzy nimi we vlogach pokazywałam wam normalnie moje stylówki i widzę, że to jest format, sposób w zasadzie na to, żeby większej ilości osób podpasować. Nie będę rezygnować z pokazywania całkiem, nie wiem, stylówek we vlogach takich domowych, codziennych, ale też raz na jakiś czas właśnie będę nagrywać oddzielne tego typu filmy. I fajnie, że was zapytałam, bo mi rozjaśniłyście wszystko. Wiem już co i jak. Piesek poszedł, wiem co robić, więc bardzo wam dziękuję. Nie, słuchajcie, wszędzie mam sierść. Na rzęsach miałam psa, na nosie miałam kota. Nie wiem, jak to jest możliwe. Co, jeszcze chyba coś na powiekę by człowiek wyrzucił. Na przykład bronzer. Jakaś taka, nie wiem, nie wiem, czy mi się wydaje, czy ja się ogólnie jakaś taka wydaje blada. I powiem wam, że nie lubię
nie suszyć i nie prostować włosów, bo to jest takie nie wiadomo co, z tej strony mi się kręcą, z tej strony są prawie proste, mimo tego, że były zakładane za ucho. Nie wiem o co chodzi, więc po prostu je podprostuję. Prostownica już się grzeje. No i co? Będę lecieć niedługo. Także zabieram oczywiście Was ze sobą. Sama wiecie, chcę mieć uwieczniony ten proces. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, żeby wyszło równie artystycznie, co sobie wymyśliłam. Błyszczyk inglotek coś. Wiecie co? Stwierdziłam, że mam ochotę założyć tą koszulę lnianą, tylko że ostatnio nosiłam ją związaną w pasie. I stwierdziłam, że pokażę Wam od razu, jak działa to żelazko w sprayu z... O, nie wiedziałam, że to można przytrzymać i to działa. To żelazko w sprayu z Action. Zobaczcie. W ogóle nie wiem dlaczego, ale to się ciepłe robi. Pewnie jakaś fizyka wjechała. Tak. I teraz naciągam. Patrzcie uważnie. Na razie naciągnę jedną stronę. Nie wiem jak. Naprawdę ja nie wiem. Ktoś znający się na fizyce mi na pewno to opisze. Ja i tak nie zrozumiem, ale będę wiedziała. Zobaczcie. I to jest samego naciągnięcia, bo to jeszcze jak wyschnie, to jeszcze będzie bardziej widoczne, że to się naprostowało. Naprawdę, to jest odkrycie mojego życia. Słuchajcie, jeszcze tutaj z tej strony troszeczkę prysnę. O. W ogóle bardzo ładnie tak świeżo to pachnie. No i proszę, cyk. Cyk, za 10 minut wychodzę i to mam nadzieję będzie suche. Jak nie, to się przebiorę, ale no zobaczcie. Nie no, widać, że się wyprostowało z tyłu. No z tyłu to wiadomo len. W ogóle stwierdziłam, że mam ochotę na tą... jeszcze nie wyprostowałam włosów. Na tą lnianą koszulę, bo to tak artystycznie z malarką jakąś mi się kojarzy. Widzicie? Umęcion jesteś, nie? Matka twoja potrafi zmęczyć. Dobra, lecę włosy prostować i zobaczymy przed wyjściem, na ile to się wyprostuje. I zapach na dzisiaj to jest ten Suvr True Hair 09 Stay True. Proszę bardzo. Naprawdę piękny, kwiatowo, elegancki zapach. Nie potrafię go opisać. Ja gdzieś Wam chyba kiedyś czytałam, że to jest jakaś wiśnia. No... Wiecie, ja to potrafię opisać, jak wygląda kobieta, która pachnie tym zapachem, a nie jakie tu są nuty, ale piękny jest ten flakonik z drewnianym, no, z drewnianą pokrywką, nie wiem czym. Pryskam się i słuchajcie, pokazuję outfit i lecimy na Szczecin. Moi mili, outfit na artystkę. Od dołu Birkenstocki, ja chodzę w nich. Znaczy nie wiem, który rok je mam, jakiś 7, 8 na pewno, ale chodzę w nich całe lata, jak widzicie. Kolarki H&M, taki zwykły podkoszulek Zara, on jest, o, jak widzicie, taki tutaj cięty. Koszula Zara, proszę bardzo, wyprasowała się, jest jeszcze delikatnie wilgotna, ale tu, gdzie spsikałam, jest lepiej niż już na górze. Taki koszyk, torba, worek płócienny, pamiątka z Dominikany, ze sklepu Alice, pozdrawiam. Okulary Prada, to tyle z mojej szalonej stylówki. A wiecie co, może sobie jeszcze parasolkę włożę do tej torby. Ciemno tu się zrobiło, nie wiem o co chodzi. Ale powiem Wam, że w tym roku jestem już oszczędną Magdą. Zaraz po tym, jak kupiłam nieplanowane okulary Prady. I ja już myślałam o tym w tamtym roku. Ale w przyszłym sezonie będę chciała sobie kupić taki bardziej elegancki, bardziej taki miejski koszyk, sztywny. Na pewno wiecie o co mi chodzi. No bardziej dystyngowany, bo ten jest taki na luzie, nie? Na warsztaty z gliny. A ja będę sobie chciała taki kupić koszyk paniusi. O! Ale to w przyszłym roku, teraz się tym nie przejmujemy. Włosy wyprostowane. I słuchajcie, musiałam pomalować rzęsy tuszem. Nie wiem, tutaj pewnie tego nie widać, ale ja sobie uwaliłam całe rzęsy podkładem i wyglądały jak takie małe skunksiki z bielutkimi końcóweczkami. Także tutaj pies już jest smutny, uszka w dole, bo pudernica wychodzi. Ale niedługo ojciec twój wróci pierworodny. Tak. Chwila, moment i będziecie razem. Tak.
jestem już po. Jestem strasznie ciekawa, co z tego wyjdzie, bo słuchajcie, ja myślałam, że dzisiaj też będziemy, nie wiem, kłaść jakąś taką, no nie wiem, lakier przezroczysty czy coś takiego, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało i że dopiero później się to wypala. A to słuchajcie, nabiera błysku, oj sorry, nabiera błysku przy wypalaniu, czyli tak naprawdę efekt końcowy zobaczę w momencie odbierania mojej zastawy stołowej. Ale słuchajcie, dzisiaj no było malowanie tego wszystkiego i bardzo chciałam zrobić panterkę, którą widzieliście. Dlatego, że kiedyś na Instagramie, no z wiadomych przyczyn uwielbiam panterkę, zobaczyłam właśnie filiżankę w panterkę i bardzo mi się spodobała i bardzo mi siedziała w głowie. No i jak się okazało, że ja mam możliwość zrobienia sama swojej mini zastawy, no to jakby tylko i wyłącznie jeden wzór wchodził w grę. Natomiast tak naprawdę efekt finalny zobaczymy dopiero na końcu. Ja się obawiałam, wiecie, bo to najpierw kilka warstw trzeba pomalować tym podkładem i ja się obawiałam, że ta panterka zepsuje cały efekt, że to będzie trochę takie lambadziarskie. No i w sumie nie wiem, jakie będzie. Ale wydaje mi się, że to będzie najpiękniejsza zastawa w moim domu. I że to wyjdzie super. Na pewno będę miała super pamiątkę i na pewno będę wracać, bo słuchajcie, coś, czego ja nie wiem, czy nie ma na Instagramie, czy ja nie widziałam, ale tam jest koło garncarskie. Ja powiedziałam, że ja muszę tego spróbować, więc myślę, że jeszcze w tym roku, wydaje mi się, że jeszcze w tym roku wrócę na koło garncarskie zrobić, co? Miseczki, bo mamy mało miseczek przecież, nie? Ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, byłam 2 godziny i autentycznie nie wiem, kiedy to zleciało. No joga dla umysłu. Ja niezmiennie Wam bardzo polecam, jestem zachwycona. Stay Clay Studio, podlinkuję Wam w opisie oczywiście i zobaczcie sobie na Instagramie. W ogóle jakie to studio jest piękne, przepiękne. Pytałam, jedź motor. Pytałam, czy projektował to architekt. A pani mówiła, że ona sama. No ale tak to jest, jak ktoś ma zmysł estetyczny, no to widać. Także cudowne popołudnie za mną. Wracam do mojej ekipy kolację robić, bo już człowiek zgłodniał trochę.